Na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych mamy okazję gościć przedstawicieli firm InMotion Robotics oraz S4Tech. Wraz z nimi przybyły ich roboty mobilne. Dzięki tego rodzaju spotkaniom nasi studenci mają szansę zetknąć się z wyzwaniami oraz standardami używanymi w przemyśle i przygotować się lepiej do swojej przyszłej kariery. The reason why we've been here today is introducing our mobile quadruple robotics to understand what is the need in the market and what are the need of introducing this technology to the students and what we think is the future of robotics. This is just the era of a new generation of mobile robotics, which will change completely industries and use cases at home, in healthcare, in anywhere you need support. So we think that the students have to understand where they should go with their research, because the main reason for this is, what is the application? Only the use case makes the robot alive. And this will change. Change from linear robotic as we know it today in industry, which is caged, which is separated, which runs by himself, towards an integrated robot into our life. Dlaczego robotyka wśród młodzieży akademickiej? No bo oni będą budowali naszą przyszłość, będą inżynierami w zakładach produkcyjnych, będą pracowali w laboratoriach, prawda? Budowali naszą gospodarkę i naszą przyszłość. Jeżeli chodzi o młodzież, to młodzież tutaj wyznaczać będzie też nowe trendy, tak? To dzięki nim my, przedsiębiorcy, będziemy się uczyli, a dzięki współpracy z uczelniami budowali nowe projekty. Robot programming will become easier and easier because of the use of AI, because of new tools. But the real challenge is defining the use case. And more important, how the robot will interact with humans. You have to respect humans in interaction because of safety, because of support. The European robot industry was in the past very, very focused on industrial robots, where the robot industry from US or China or from Asia was very, very early already started with this kind of mobile robotics or humanoid robots. I think we in Europe have to gear up. We need more people into this new generation of robots, and we have to build a new robot industry.